A liści. Powiedziałem wcześniej, teraz Państwo widzą, że cały ten długi wstęp był konieczny. Powiedziałem, że to społeczeństwo to jest społeczeństwo, w którym sakrum i profanum się zupełnie nakładają. Ale co za tym idzie? Państwo sobie wyobrażają, nakładają się też interesy lokalne. Biskup lokalny, bardzo często członek lokalnej arystokracji, albo przez nią popierany, no nie jest taki zupełnie wolny, tak, od tych różnych lokalnych interesów, bo tu jakaś miedza, a tu jakaś winnica, a tam jakiś młyn, a tutaj jakiś klasztorek taki bogaty, prawda, który można oskubać czasami. I zaczyna się taka sytuacja, no właśnie, i trzeba się na przykład pozbyć kogoś. Proszę Państwa, od czasów Sokratesa wiemy, że najlepszym oskarżeniem jest oskarżenie o bezbożność. Świetnie funkcjonuje. Społecznie jest bardzo chodliwe. Powiesz, że to bezbożnik, wszyscy się od niego odwrócą. Że psuje młodzież, wszyscy się od niego odwrócą. A zatem bardzo łatwo jest wykorzystać taki argument, jak się kogoś chce pozbyć. Oskarża się go o herezję. Oskarża się go o bezbożność. Mówi się, że on tam, nie wiem, jakieś, no właśnie nie wierzy w coś, albo opowiada jakieś niestworzone historie, albo miesza magię z wiarą katolicką. No i teraz udowodnij człowieku, że nie jesteś koniem. W związku z tym w pewnym momencie no jest taka sytuacja, że biskupi i ta ich funkcja czuwania nad wiarą, no stają się troszeczkę zakwestionowani. Znaczy to ich, ta ich bezstronność, czy taka, nie wiem, obiektywność, tak, zostaje trochę zakwestionowana, bo oni są uwikłani często w różne lokalne spory. I powstaje taka potrzeba, żeby, zwłaszcza w przypadku tak poważnego oskarżenia, jakim jest oskarżenie o herezję, był ktoś, kto w sposób bezstronny, obiektywny, a przede wszystkim kompetentny, będzie mógł się wypowiedzieć.